Witam Państwa w poniedziałek 27 marca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu Ludzkie bestialstwo, 25-lecie diecezji i z forum Możesz Więcej. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. Stanie skrajnego wyczerpania odwodnionego i chorego psa odnaleźli na tyłach firmy budowlanej w Gliwicach wolontariusze Otos Animals. Przykuty do budy na krótkim łańcuchu żywił się żwirem, piachem i liśćmi. Z głodu gryzł glebę. To kolejny przykład ludzkiego bestialstwa. Był głodny, spragniony i wychłodzony. Łańcuch, na którym został przywiązany bez obroży, nie pozwalał mu nawet odejść od budy. Pies jednak powoli dochodzi do siebie. Choć nigdy nie wróci już do pełni zdrowia, ma chore serce i stawy. Teraz wolontariusze postarają się odnaleźć dla niego nowy dom, gdzie spędzi starość otoczony troską i miłością. W sobotę obchodziliśmy 25. rocznicę powołania przez Ojca Świętego Jana Pawła II diecezji gliwickiej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą dziękczynną, w której uczestniczyli zaproszeni biskupi oraz przedstawiciele całej diecezji. Na zakończenie mszy świętej ksiądz biskup Jan Kopiec ogłosił zwołanie pierwszego synodu diecezji gliwickiej. Synod diecezjalny stanowi grupa osób, które doradzają księdzu biskupowi na jego wyraźną prośbę. W pracę synodu włączonych będzie kilka tysięcy osób. Szczegóły przygotowań i obrad synodu określają kodeks prawa kanonicznego i regulamin pierwszego synodu diecezji gliwickiej. Skąd decyzja księdza biskupa o tym synodzie? No, trzeba było, tak jak we wszystkich kościołach diecezjalnych, synod ma dokonać takiego przeglądu spraw, które nurtują każdą diecezję, ponieważ w metropolii Katowice miały, Opole miały, no więc na Gliwice teraz kolej, bo jeszcze za te 25 lat jeszcze nie było synodu, dlatego całkiem z naturalnej potrzeby, żeby też wypełnić tę lukę, która dotychczas była. Jakie są oczekiwania księdza biskupa? No, żeby nasi wierni razem z księżmi bardziej odpowiedzialnie patrzyli, czego potrzeba ludziom wierzącym na naszej ziemi. Synod to tak naprawdę dużo, dużo pracy i księży, i wiernych, i księdza biskupa. Przede wszystkim kwestia ujednolicenia wielu kwestii, niby drobnych, ale zawsze wymagających uwagi, no i przedyskutowania, bo chyba synod najważniejszą pracę, którą wykona, to wymiana uwag, wymiana różnego rodzaju pomysłów, z czego się powinno jakiś tam bardzo konkretny efekt wykluć. Synod będzie trwał prawie 2 lata. Prawie tak. 4 listopada przyszłego roku w uroczystość świętego Karola Borromeusza, człowieka, który po Trydenckim Soborze nowe synody przemyślał, chcemy zakończyć. W centrum handlowym Forum w Gliwicach odbył się sportowy weekend z Karoliną Szostak, dziennikarką sportową, która spotkała się z uczestnikami konkursu z Forum Możesz Więcej. Karolina Szostak przeszła imponującą metamorfozę, którą dowiodła, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko się tego bardzo chce. Taki sam cel mają też uczestnicy konkursu poddani intensywnemu miesięcznemu programowi z udziałem profesjonalnych trenerów, dietetyków i stylistów. Przeszła Pani w ostatnim czasie niesamowitą metamorfozę. Bardzo dużo Pani schudła. Oczywiście wcześniej Pani była też piękną kobietą, ale teraz olśniewa Pani swoim wyglądem. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, to taki etap, który się rozpoczął już przy okazji Tańca z Gwiazdami, czyli 3 lata temu, bo wtedy tak pomyślałam, że może warto byłoby coś troszkę zrzucić, bo jest wtedy łatwiej na parkiecie. No i były kolejne próby, no ale tak naprawdę ta metamorfoza taka spektakularna rozpoczęła się rok temu. Już niedługo pojawi się też moja książka, w której odpowiadam na pytania kobiet, ponieważ codziennie dostaję pytania od kobiet i na Facebooku, i na Instagramie. Pani Karolino, jak Pani to zrobiła? Ja też bym chciała i tak dalej, dlatego postanowiłam w formie książki odpowiedzieć kobietom na te wszystkie pytania. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich telewidzów Telewizji Imperium. Już w piątek 31 marca o godzinie 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ulicy Orląt Śląskich 25 odbędzie się spotkanie działkowców z policją. W spotkaniu weźmie udział dzielnicowy z 2 komisariatu młodszy aspirant Tomasz Lebok. Spotkanie odbędzie się w ramach programu Dzielnicowy Bliżej Nas,
który ma na celu wzmocnienie współpracy lokalnej społeczności z policją. Rod, Karolinka i Karliczek od lat borykają się z plagą kradzieży i dewastacji. Łupem złodziei padają nie tylko sprzęty i plony działkowców, ale często także telefony i inne wartościowe przedmioty, pozostawione bez opieki w trakcie przebywania na ogródkach działkowych. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.